Polacy nie gęsi. Swoje gry mają. Przed wami jeden z tytułów, który ogrywałem na kilka dni przed premierą w formie live'a. Macie go w prawym górnym rogu, to jest rozgrywka na żywo. Tę produkcję grową otrzymacie jutro w stosunku do tego filmu 20 maja 2021 roku od studia Paranoid Interactive. Klimaty wikingów są ostatnio w grach bardzo modne, prawda? Valheim, Assassin's Creed Valhalla, również troszeczkę już starszy polski Ancestors Legacy, świetny RTS, inny też tytuł RTS-owy, na przykład Northgard. Przed wami kolejny, ale w mojej ocenie nieco bardziej ekonomiczny RTS, co nie znaczy, że walki tutaj nie będzie, bo pranie się po brodatych mordkach wikingowych też tutaj się znajdzie. Przed wami długi film, bo ta gra tego potrzebuje, a na dole zostawiam wam spis treści. Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami tuż przed premierą Frozenheim. Z początku na live'ie trochę źle wziąłem ten tytuł za City Builder, ale taką informację prasową po prostu dostałem, że ta gierka będzie taka trochę builderowa, a to jest jednak bardziej RTS z elementem budowania wioski wikingów. Przypominam na start, że jest to wczesny dostęp, przynajmniej to, co teraz oglądasz. Gra jest po polsku, a w paru miejscach no niestety brakuje napisów, ale są to takie detale. Gierka pojawia się 20 maja 2021 na Steamie i już z góry oferuje nam leciutki tryb kampanii we wstępie, tryb potyczki z botami, czyli dla jednego gracza, oraz tryb sieciowy też tutaj z botami. Tak będziemy mogli się we Frozenheim RTS-owo pobawić ze znajomymi albo z randomami przez oficjalnego Discorda. Na razie jest to rozgrywka do 4 graczy w trybie sieciowym, ale autorzy uznali, że to nie będzie max, możliwe, że mapy będą jeszcze większe. Kampanię, a raczej bardzo wczesny początek, gramy sobie sami, ale jest też plan na to, by tutaj były jakieś misje w koop. Operacji. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy w przyszłości. Film będzie trochę, moi drodzy, dziwny. Przepraszam, bo zobaczycie w nim etapy z budowania wioski, z eksploracji mapy, z kampanii oraz też z walki i z najazdów. Jak mówię, to jest RTS z budowaniem. No, powiedzmy, każdy RTS potrafi być z budowaniem, ale tutaj mamy bardziej takie survivalowe budowanie, coś w tym stylu. W przypadku potyczki oraz gry sieciowej wybrać możemy boty o różnych stopniach trudności oraz o różnych drużynach. Czyli tak, można sobie tutaj poustawiać w taki sposób, żeby było na przykład 2 na 2, my ciężki, dobry bot i na przykład 2 słabiaki. No, to by było za łatwe, ale się to wszystko poustawiać. Co ważne, nie wiemy, gdzie jest nasz sojuszniczy bot, czyli no, możemy się spodziewać przeciwnika wszędzie, możemy zrobić desant na jakąś wyspę, a tam nasz kolega. Do dyspozycji na start poza kampanią i tutorialkiem mamy 3 mapy. Trochę mało na start, ale co ważne, są dość dobrze zrobione, czyli gracze oddzieleni bywają tutaj wodą i musimy się najpierw przygotować na desant na wrogą wyspę. Po ile dostaniemy ten tytuł? W dniu wydania do wczesnego dostępu gra ma kosztować 59,90. Czyli 60 zł bez grosika, ale z przeceną o 10% na pierwsze kilka dni. I tutaj nie wiem, czy te 60 zł to już jest po przecenie, czy przed, ale tak czy siak, nie jest to 20 euro, a gra naprawdę wygląda ładnie. Czy tyle jest warta? Powiem wam w podsumowaniu. Na G2, na oferty, jeżeli w ogóle się pojawią, trzeba poczekać jeszcze parę dni. Cena oczywiście może, a nawet musi, podskoczyć po wyjściu z wczesnego dostępu. To, co zaskakuje na start we Frozenheim, to całkowicie wolna kamera. W większości RTS-ów albo mamy przyspawaną kamerę do boskich oczu z góry, albo możemy ją przybliżać, a już w super rozwiązaniach i bardzo zaawansowanych grach możemy ją jeszcze obracać. A tutaj możemy ją obsługiwać jak chcemy, a nawet położyć na ziemi, lub oglądać z bliska, jak nasze brodate łachudry piorą się po pyszczkach. Na mapie dobrze widzimy to, jaki mamy obrany kadr, czyli ta szeroka ikonka charakterystyczna RTS-owa wskazuje to, w jakim kierunku aktualnie patrzymy, a tak czy siak obracanie kamerą, jej praca, czyste arcydzieło. Jeżeli chodzi o start gry we Frozenheim, całkiem no fajnie to się zaczyna, bo możemy zrobić sobie tutaj całkiem fajnie, dobrze zrobiony taki fabularny wstępniaczek, no i po prostu celem na start jest rozbudowa wioski. Z jednej strony mamy charakter city builderowy, na przykład mieszkańcy czują się lepiej i więcej ich można upchnąć w jedną chatę, gdy na przykład mieszkają przy studni, ale z drugiej strony jak stawiamy chatę drwala i przypisujemy tam wieśniaków, zauważamy, że interfejs każdego z budynków czy nawet tej chaty jest taki bardzo bazowy, można powiedzieć. Sam interfejs gry jest ładny we Frozenheim. Troszeczkę przypomina mi tutaj This War of Mine, ewentualnie może trochę Ancestors Legacy, ale opcji po prostu w budynkach jest tak
tak trochę mało. Należy pamiętać, że surowce się kończą. Mapa we Frozenheim, nawet w trybie potyczki, jest skończona na zasadzie surowców, czyli możemy przenieść miejsce pracy drwala czy łowczego w inne miejsce i musimy balansować tym, by zmieścić się wokół naszej głównej chaty ze wszystkim, co planujemy. Autorzy mają plan na to, by ten zasięg budowy wioski troszeczkę zwiększyć, ale to będzie później. By mieć wielu mieszkańców do pracy i do walki, liczy się też dobre planowanie, bo mieszkańcy im są bardziej zadowoleni, na przykład z kamienia runicznego po sąsiedzku, z wioski druida, czy powiedzmy z budynku druida, ze studni, tym więcej ich siedzi w jednej chacie. System budowania, no, za szybko się tutaj trochę te budynki budują, za wolno się palą, jak na przykład wybuchnie pożar. Mam takie wrażenie, że na przykład piorun może walnąć w budynek, a gra mówi nam, że jesteśmy atakowani. No ale sam system budowania wioski wydaje mi się, że jest bardzo przyjemny i też zależy na przykład od czynników atmosferycznych czy pory roku. Gdy zbudujemy pole bitewne, przerzucimy się na jednostki, normalnie na powiedzmy takie do walki i mechanikę eksploracji mapy. Oraz przy okazji możemy też tutaj walczyć z przeciwnikiem, o którym troszeczkę później. Mamy pierwsze jednostki, które mają różną prędkość podróżowania, zasięg odgrywania mgły wojny, czy też różne funkcje, jak na przykład opcję lepszego chronienia się tarczą lub szału bitewnego. Te funkcje możemy zmieniać po prostu w biegu po prawej stronie ekranu. Eksplorując mapę, odkryjemy, że posiada ona dobre i złe zdarzenia, które wymagają chwili czasu na ich rozwiązanie, na przykład porzucone wagony z surowcami albo stada wilków. Możemy, co bardzo fajne, trafić też na losowe misje. Tak, w RTS-ie na losowe misje. Na przykład osadnicy stękają, że na wioskę napadają bandyci, jak ich porobimy, to otrzymamy nagrodę. Tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy też system badań. Trochę zbyt bazowy, bo wymagający po prostu odpowiednich surowców, ale ciekawe jest to, że mimo jednej frakcji we Frozenheim, po prostu wikingów, każde podejście za pomocą badań jest minimalnie troszeczkę inne. Definiujemy, w jaki klan lub wierzenia idziemy, na przykład w modlitwę, w walkę, w ekonomię, na przykład odblokowując sobie kamienie runiczne, które coś tam boostują, albo możemy sobie odblokować berserka, na przykład jednostkę, która jest trochę lepsza do walki, albo coś związanego z polowaniami i po prostu zbieraniem żywności. Jeżeli chodzi o system walki, czyli właśnie to, jak wyglądają najazdy, walka z innym graczem, czy też z botem. Z jednej strony bardzo to przypomina Ancestor's Legacy, czyli mamy opcję wyboru, jak mówiłem, rodzajów zachowań jednostek i po prostu one się piorą. Możemy na przykład wybrać mur starczy, pełną furię, różne zachowania w prawym dolnym rogu ekranu, zaznaczając jednostki do walki. Możemy jednostki też łączyć w składy. Zabrakło mi jednak tego, by składy podróżowały w jednej formacji. Jak wysyłamy jednostki gdzieś daleko, to wiecie, wszystkie idą wszędzie i rozciągają się w tej linii, padają jeden za drugim. Na przykład od jakiejś tam strażnicy przeciwnika. Walka dwóch tych samych oddziałów może być różna, bo zależne to jest w pewnej mierze od doświadczenia i ulepszeń, jakie jednostkom można nadać w badaniach. Czyli tak, można upgrade'ować jednostki. To, czego mi zabrakło, to poza takim paskiem zdrowia opcjonalne cyfry pokazujące na przykład obrażenia. Czasami ciężko jest złapać, czy nasze jednostki dadzą radę. Wtedy byśmy po prostu wiedzieli, jakie obrażenia w jakim czasie są zadawane. Tyle mamy zdrowia, tyle ataku. Okej, rozumiem. Tego mi troszeczkę zabrakło w formie, oczywiście jak mówię, opcjonalnej. Jednostki walczą jakby z budynkami też na zasadzie palenia ich. I co bardzo fajne, możemy budować palisady, które są zaokrąglone. Wygląda to dużo bardziej naturalnie. Możemy stawiać też bramy. Bardzo fajny pomysł, mechanika obronna, mimo jej, powiedzmy, trochę prostoty, wygląda naturalnie. Tutaj można by dodać na przykład ostrokoły, wilcze doły, czuć to, że jednostki się trochę też wykluczają, czyli zwiadowcy mogą zauważyć wroga, nim ten zauważy nas, no a na przykład tarczownicy gorzej sobie radzą tutaj z pikinierami, czy odwrotnie. Liczy się roślinność i też zakradanie w niej, czyli jeżeli wparujemy jakieś gęste krzaczory, to zasięg widoku jest troszeczkę mniejszy dla przeciwników. System jest bazowy, ale wydaje mi się, że nie jest zły. Czy inteligencja botów jest dobra? Jest ok z plusem. Na łatwym praktycznie nic nie robią, na średnim bronią się, ale nie podejmują wielkich ataków. Na trudnym jest już bardzo fajnie, bo budują sobie palisady, bramy, cenniejsze budynki stawiają w grodzie i często nas atakują. Jestem mocno zaskoczony. Na najwyższym stopniu trudności w 2 minuty. Miałem desant berserków i tak jakby bot z góry wiedział, gdzie jestem, bez eksploracji mapy. No ale okej, po prostu stopień trudności wysoki, jest bardzo wysoki. Świetnie za to wykonano
kwestie przepraw i desantów na ziemię wroga. Na mapach mamy też wodę, co znaczy, że musimy budować łodzie lub drakary i tutaj mam wrażenie, że ktoś zerwał kilka nocek w studiu robiącym grę, bo ten system jest zaskakująco bardziej rozbudowany od innych mechanik Rosenheim. Stawiamy stocznię i w niej tworzymy różne łodzie wikingów. Małe, średnie, duże, bardzo duże, z małym żaglem, innym żaglem, dużym żaglem, innym dziobem, namiotem na pokładzie, jest tego naprawdę sporo. I co ważne, ma to wpływ mechaniczny. Jeżeli mamy namiot, jednostki na pokładzie się leczą, jeżeli mamy inny dziób, możemy taranować łodzie wroga. Sama mechanika jest ciekawa, bo okręty nie płyną z punktu A do punktu B, tylko suną jakby z wiatrem. Jak skręcają, to robią to takim dużym łukiem, chociaż czasami ma to wylew, bo jak przypływamy obok skarpy, to na przykład okręt się wbija w ląd, nie otrzymuje żadnych obrażeń, ale potem i tak daje radę cofnąć, no indyczo, ale i tak lepiej niż takie koślawe RTS-owe, wiecie, z dawnych lat, z punktu A do B. Mamy też system potężnych mocy odblokowywanych w świątyni. By je móc użyć, musimy odkryć na mapie kamienie runiczne bogów. Tutaj są fajne rozwiązania, które mogą mieć duży wpływ na mechanikę. Lasy można wyciąć i w zależności od ustawienia mapy te surowce jakoś się tam mogą odnawiać, ale tutaj mamy możliwość nagłego zasadzenia lasu mocą Freyi. Loki rozjaśnia niebo, pozwala na większy zasięg widoku jednostek, Alfgar przyspiesza flotę, Bragi ulepsza budynki produkcyjne, Odyn zmniejsza koszty badań i zwiększa doświadczenie z walki, do tego jeszcze jest potężny Ragnarok. Fajna sprawa, tylko ciężka do zrozumienia w pierwszych rozgrywkach i ciężko strzelić, jak to działa na początku. Chciałbym zobaczyć w tej grze edytor mapek. To jest to, czego Frozenheim potrzebuje, by mimo dobrej jakości samego kontentu za taką cenę, utrzymać jakby ten flow, ten przypływ osób kupujących, bo trzy mapy na start, no to tak troszeczkę mało, tragedii nie ma, ale jednak edytor zrobiłby tu zabawę, bo gracze mogliby takie mapy sobie po prostu na przykład ściągać z warsztatu Steam i grać sobie przez sieć na mapach stworzonych po prostu przez społeczność. Zamiast tego mamy trochę niezbyt, wydaje mi się, potrzebny tryb robienia super zdjęć z gry, z różnymi filtrami, opcjami itd. Rozumiem, że to ma jakiś tam wpływ społecznościowy, ale edytor byłby tutaj lepszy. Jak gra działa technicznie, a zombie tam? No, moi drodzy, powiem wprost, mocno, dosadnie, że gra zajebiście po prostu działa. Panie, kulturę proszę się tutaj zachować, odzywać. A ja powiem tak, że to jest odpowiednie słowo. Gra przez 10 godzin ani razu mi nie wywaliła i ani razu mi nie ścięła. To jest arcydzieło. Odpaliłem na trzech komputerach, żeby przetestować. Maksymalna możliwa ilość klatek, piękna płynność na każdym sprzęcie, zaskakujące wymagania. 660 to jest niby minimum, 4 GB RAM-u i 2 rdzenie na procu. Trochę mało jak za taką oprawę graficzną. Ja testowałem na 970, bo już słabszego sprzętu niestety nie mam. 8 GB RAM-u i starej i piątce. I gra śmigała w 100 klatkach na średnio wysokich obrotach. Na 2080 Ti 32 GB RAM, 6800 K, czyli 6 rdzeni, gra wyciskała stale 144 Hz, na 2560, na 1440, na 4K też się spoko grało. Lekko mnie zatkało, ale to są oczywiście moje testy na moich sprzętach. Finalnie, panie i panowie z Paranoid Interactive, w tym momencie, zgodnie z muzyką w stylu Two Steps From Hell, chciałbym przywalić waszej grze lajkaczem i dwoma pozytywami na Steamie, również miniaturką w pełni zieloną. Dlaczego? Bo mimo, że ilość indyczków na moim kanale jest dość spora, to jest to dość unikalny indyk pod względem, wydaje mi się, że mechanicznym. Może ta ilość budynków też tu jest trochę mała, jednostek też nie ma specjalnie dużo, widać w tej grze po prostu dobrą bazę do rozwijania. Zmieszano tutaj wiele czynników, które czynią ten RTS delikatnie innym. Mamy różne sytuacje pogodowe, mamy zmiany pór roku, mamy też czynniki mechaniczne, które od tego zależą, na przykład pole uprawne, no wiadomo, że nie robią jedzenia na zimę, ale na przykład jeszcze do tego może przywalić nam jakaś burza. W rozmowie z autorami dowiedziałem się, że są różne plany na rozwój gry, między innymi są pomysły na to, by były różne rodzaje żywności. Frozenheim wymaga trochę poprawek i trafiłem na błędy w trakcie live'a, to fakt, ale to nie były jakieś tak zwane game breaking bugi, czyli które mogły po prostu nagle rozerwać nam całą grę na strzępy. Czyli baza Frozenheim jest fajna. To co od siebie bym zaproponował, to to, by ta mechanika pogody miała nieco większy wpływ. Czyli na przykład zamarzały powierzchnie między wyspami, tworząc nowe przejścia, albo podkręcić nieco mechanikę druidów, by mogli ochraniać wioskę przed piorunami w burzy, lub te pioruny właśnie gdzieś stworzyć, by mogli
mogli wymodlić dobre plony albo roztopy zimą, powodując, że wojska wroga wpadają do Ody. Jeżeli chodzi o to, co mamy zobaczyć po wczesnym dostępie, pełna premiera Frozenheim planowana jest na 2022 rok i ma przede wszystkim posiadać kampanię dla jednego gracza. Nie ma na Steamie niestety jasnej roadmapy, mapy drogowej. To trochę rozczarowuje, bo chciałbym wiedzieć, czego mógłbym się spodziewać, a tu na Steamie mamy podane tylko większy content i kampania. Dlatego poprawek wymagają mapy, bo ich krawędzie czy góry przypominają czasami takie pionowe, poszarpane ściany oraz nie zawsze jestem pewien, czy w danym miejscu mogę wylądować moimi ludźmi z łodzi, czy jednak nie. Jakieś kamienie wielkie zamiast pionowych ścian z ziemi to byłoby lepsze, ale to są detale. Dlatego ostatecznie dwa lajkacze dla tej gry ode mnie, miniaturka, w pełni zielona. Na koniec scenka podziękowalna dla władnych subskrybentów, bo na live z tej gry zmusiliście mnie do jej aktualizacji. Dołączyły do płatnych wspierających cztery kłaczki: Achernard, Misiek, Kopek oraz White Crow. A w randze Brodełka wrócił tutaj Maciek, czyli łącznie 5 nowych awatarków musiałem zrobić. Wielkie dzięki wam za bycie częścią płatnych wspierających. Co w kolejnych dniach? Myślę nad ogarnięciem gierki, którą już pokazywałem, ale która finalnie wyszła do pełnej premiery Before We Leave. Myślę też nad Days Gone oraz zerknięciem co ciekawego w City Builderze Industries of Titan. Jest sporo ciekawych indyczków, które chciałbym ograć, ale wrzucę wam niedługo film techniczny. Zobaczymy. Przysiedziałem do 5 w nocy nad pewną sprawą, jaką obiżę sobie na tubie. No i cóż. Tyle.